Tak, ja bym prosił jeszcze z pół godzinki, bo muszę przygotować się. Żeby przedstawić Państwu, to jest, zdaje się, największy. Tak. Przynajmniej jeśli chodzi o objętość pudła. Kontrabas był większy. Moim skromnym zdaniem jest to również najbogatszy dźwięk ze spaków, oczywiście nie konkurujący z lirą, bo liry są najlepsze na świecie, ale to jest instrument, który ma przynajmniej dwie funkcje, jak dla mnie. I pierwsza to jest po prostu mały kontrabas. Otóż okazuje się, że to nie wystarczy, żeby instrument brzmiał szarpany palcem, ale też muszą się wzbudzać określone częstotliwości, żeby ten bas miał mięso, nie wiem jak to powiedzieć inaczej, wiem, to może nie jest najlepsze słowo, ale żeby był nasycony i pełny. Tutaj jest to, o czym mówił Andrzej, bardzo wyraźnie widoczne, czyli płyta tylnia jest wąska na dole, szeroka u góry, co również w filozoficznej warstwie ma takie, takie przełożenie, że jest to kształt kojarzący nam się z zarysem męskim, sylwetki męskiej, tak. Wąskie biodra, szerokie bary, a z przodu dla równowagi, która musi w przyrodzie istnieć, tak, i tej dwoistości, mamy odwrotność. I tak się składa, że w tym instrumencie żadna z płci nie dominuje. Tak jest, są idealne równowagi, a tutaj jest podstawą. Także mamy tutaj zjawisko, które bardzo trudno jest spotkać w naturze, aczkolwiek napięcie dalej jest zachowane, czyli mimo równowagi jest to napięcie i to napięcie słychać w basowych dźwiękach. Znajomy mój reżyser dźwięku, który usłyszał pierwszy raz ten instrument, powiedział: słuchaj, jak będę potrzebował nagrać kontrabas, to wpadaj do mnie do studia, bo to gra jak kontrabas, tylko nie będę musiał obcinać tego takiego dudnienia. Bo jego zdaniem kontrabas ma za dużo dźwięku. Z palca ten instrument brzmi tak. Górnych i takich łatwo wzbudzających się, co powoduje, że można na nim grać na przykład jak na mongolskim instrumencie morinhur. Albo polskie fidele kolanowe, na których nie skraca się struny palcem, tylko paznokiem. I ponieważ ta struna była tu tak wysoko, że spokojnie ten paznokieć jakby się mieścił, zacząłem eksperymentować i okazało się, że jest to pierwszy instrument, który ma niską strunę, tak jak wiolonczela, a na którym da się tą techniką paznokciową zagrać. I być może nie byłoby to aż takie fascynujące, gdyby nie to, że technika paznokciowa daje kolejne możliwości techniczne. Mianowicie na przykład może zabrzmieć taki wspak jak instrument hinduski. I do tego będę potrzebował podstawy z liry, czyli burdonu. Thank you.
Co ciekawe, jest to oprócz tego, że pierwszy instrument, na który można zagrać paznokciowo takie niskie dźwięki, to jeszcze do tego wszystkiego nie jest to instrument, który musi być paznokciowy. Ten prożek tutaj, który służy jakby do techniki paznokciowej, można w każdej chwili wyjąć i z powrotem staje się tą małą wiolonczelką o takiej lodowej barwie. Także powstał znowuż ciekawy, inspirujący instrument.